Niech Felix idzie sobie na miasto. Panie Kuniński. Otóż pańska żona rozwodzi się. Co takiego? To, co pan słyszał. Pańska żona rozwodzi się i wychodzi za mnie. Ach tak. Może przyjechała z panem? Nie, nie. Jest w Koborowie. Kiedy moja żona powzięła to postanowienie? Że to nie niemożliwe. Nic mi o tym nie wspominałam. Może taki chwilowy kaprys. Może to kaprys pod wpływem pańskiej intrygi. Jakie tam intrygi? Po prostu zakochała się we mnie i ma dość starego dziada. A ten stary dziad ma miliony. Pszt, o, a Guzik ma. Guzik ma nie miliony. Rozumie pan? Majątek i miliony należą do niny. Na papierze. Tylko na papierze. Szanowny panie, nie ma się na co łaszczyć. A może i jest. Na co? Niestety bardzo mi przykro, ale mam również weksle mojej żony, które opiewają na taką sumę, że pokrywa z nawiązką wartość całego majątku. A weksle, proszę pana, weksle to były, rozumie pan, panie Kuniński? Były, ale się zmyły. To co? Jak to? Tak to. Skradłeś? Skradłeś mi weksle? Proszę mi natychmiast oddać klucz od kasy. A nie, klucza to ja ci nie oddam. Masz, po prostu, ty schrabunek, ty złodziej, bandyta. Ja ciebie do kryminału wsadzę. Stul mordę, stary grandziarzu. Żołnierz, oddaj klucz. A nie, klucza nie oddam, bo klucz nie twój, rozumiesz? Stary projdocho, nie twój, tylko niby. Jej klucz, jej kasa, jej pieniądze i jej majątek. A nie, łopu się, ty myślisz, że stary Kunicki da siebie zrobić dudka? Nie, jest jeszcze sprawiedliwość w tym kraju. Są sądy, są świadkowie, którzy widzieli, że to wydawałem klucze. Nie, wolno, bratu, wolnego. I Nina będzie musiała zeznać pod przysięgą, że podpisała. Nie, weksle, to już jest moja sprawa. Są jeszcze sądy. A to bydle. On sądem straszy? Pfu! Pan nazywa się Leon Kunicki, wel Kunik Leon. Kunicki. Jest pan aresztowany, proszę pójść z nami. To za co, tak, pomyłka? Nie ma żadnej pomyłki. Oto rozkaz aresztowania. Lecz za co? To już nie moja rzecz. W urzędzie śledczym powiedzą panu. Ma pan broń? Nie. Obszukać. Zda. Moje uszanowanie, panie prezesowi. Przepraszam, że zakłóciliśmy spokój, ale taki miałem rozkaz. Jak rozkaz, to rozkaz.